Słuchajcie, nadszedł czas, w którym po tylu latach ta kierownica pójdzie w odstawkę. Aż powiem wam szczerze, że taka łezka w oku się kręci, bo dzięki w sumie tej kierownicy rozwinąłem swój kanał na YouTubie. I mam ją od 2019 bodajże roku, czyli już 3 lata ponad, bo to był maj bodajże 2019. Także już mamy ponad 3 lata tę kierownicę i ona przeszła szereg modyfikacji. Modyfikacji, usprawnień, zmian. Nie ma tutaj standardowego wentylatora. Silnik został parę razy smarowany, nasmarowany, koło zostało wymienione, guziki dodane. Została oklejona nawet, jako tako przeze mnie. No dużo, dużo, dużo już przeszła ze mną. Słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten czas, w którym należy pożegnać się ze starymi, poczciwymi pasami, które prowadziły mnie przez wszystkie trasy Competition oraz Fun Tracks, jak i w Forza Horizon 5 na moim kanale przez te 3 lata, jak ją miałem, bo wcześniej była G27. Powitajcie gromkimi brawami Direct Drive od firmy Camus. Trochę ciężki ten prezent od Mikołaja, ale tak jak powiedziałem, możemy pożegnać Thrustmastera i jego pasy. I możemy przywitać Direct Drive'a, który waży na jakieś 25 chyba kilogramów. Także ja sobie to położę już tu. Także słuchajcie, tak jak powiedziałem na nagraniu wcześniej, mamy tutaj Direct Drive od firmy Camus. Jest to bodajże chińska firma tworząca m.in. gadżety sim racingowe oraz również... Nie uwierzycie, ja też nie mogłem w to uwierzyć, ale w momencie, kiedy to zobaczyłem, to uwierzyłem. Mają swój samochód elektryczny. No skumajcie, to firma, która robi kierownicę z technologią Direct Drive, ma swój samochód elektryczny. No powiem wam, że spodziewałbym się wszystkiego, ale no nie tego. Karton przyszedł trochę zderzelowany, ale pół świata on zwiedził, także jestem w stanie to wybaczyć. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy całą bazę z zasilaczem i tak dalej. Tam jest koło. A tutaj mamy panel z guzikami, quick release i potrzebne, wiecie, tam kable i tak dalej. Tak trochę na odwrót, nie? Proszę bardzo. Już sobie wcześniej pozwoliłem to rozpakować. Jedyna rzecz, która tutaj jest nie tak, no to jest tutaj porysowany ten napis Camus, nie? Trochę szkoda, bo ładnie to wyglądało, ale mam tutaj troszeczkę zdezelowany ten napis ogólnie, także no wielka szkoda, bo mogłoby to ładnie wyglądać. Dobra, idąc sobie dalej, zajrzyjmy sobie tutaj. Tutaj mamy quick release. Jest to quick release typu NRG. Jest taka firma jak NRG Innovations, no i ona ma quick release właśnie tego typu. Tutaj mamy te pola styku, które będą dotykać bazy naszej kierownicy. No a tym będziemy to zaciskać. Oczywiście tego quick release'a sobie zmienię na ten uniwersalny, znaczy uniwersalny inny, żebym mógł mieć, wiecie, ten guzik, ten dźwięk, przepraszam, dinga całego, bo to jest zarąbisty dźwięk i ja muszę go mieć. Tutaj opiera się to na tym, że wiadomo, zaciskamy to, no i musi być wciśnięty ten oto guzik, który już jest wciśnięty, no i wtedy nam kierownica, że tak powiem, się zwoli, nie? No takiej zasadzie, że sobie klika, no i kierownicę mocujemy. Tutaj dalej mamy śrubki w sumie, na temat których się rozwodzić nie będę. Panel z guzikami, który bardzo trudno jest stąd wyciągnąć. Więc ja sobie pomogę w taki sposób. Jeśli chodzi o sam panel, to jest to panel karbonowy. Jest to panel karbonowy, który ma magnetyczne łopatki. Ja się ogólnie zdziwiłem, bo to jest prawdziwy karbon. To nie jest karbon udawany, tylko jest to prawdziwy karbon. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programowalnych guzików, z którymi możemy zrobić wiele. Tutaj mamy typu switch, góra, dół, a tutaj zostaje w pozycji góra, albo środek, albo dół.
Tutaj mamy tylko taki klik. On nie zostaje nam po środku. Lewo i prawo się nie rusza, można go wcisnąć, ale nie wiem, czy coś się robi. No i tutaj mamy pokrętła, potencjometry, które da się jeszcze wcisnąć dodatkowo. Tutaj taka sama sytuacja, a tutaj mamy zwykłe guziki do wciskania, bo guziki są po to, żeby je wciskać i one się podświetlają wszystkie w momencie wciśnięcia. Także bardzo fajny panel i oczywiście ten panel będzie przykręcony do kierownicy. Bo z tego, co tutaj widzę, rozstaw śrub to jest normalny standard, chyba 70 mm, więc będę mógł przykręcić jakiekolwiek swoje koło, co mnie bardzo cieszy. Przechodząc teraz sprawnie do koła kierownicy, no to tutaj nic specjalnego nie ma. No koło jak koło zostało zapakowane osobno, co mi się podoba osobiście i jest ono bardzo fajne, tylko jest ono płaskie. I teraz nie wiem w sumie, czy ja będę je używać, czy ja go nie będę używać, kochani, ale ma ono jakieś, no chyba też 350 mm albo jakieś 330, bo porównywałem do mojego slajda, który mam obecnie zamontowany i nie różni się prawie wcale z tego, co zdążyłem zauważyć, no tylko tyle, że jest płaskie, wiadomo, tak? Także no nie mamy tu żadnego osadzenia, jest ono praktycznie zerowe. I teraz słuchajcie, creme de la creme, czyli gwóźdź tego programu, sama baza kierownicy, którą się otwiera jakże z tej strony, oczywiście, że na odwrót. Operować tym kartonem wcale nie jest prosto. Proszę bardzo. I uwalniamy. Proszę bardzo. Mamy tutaj bazę o mocy 15 Nm, mamy zasilacz chyba 140 W. Zasilacz to jest pieprzony kolos. Wyście mi spakowane, jest to naprawdę kozacko i trudno się to wyciąga. To jest zasilacz, ta cała wielka kobyła. Dla porównania to jest moja ręka, ja ręce mam duże. To jest większe niż moja dłoń. Tutaj mamy oczywiście wtyczkę, którą podłączamy do sieci. Kabel jak kabel. Tutaj mamy USB do bazy oraz skręty, którymi będziemy przykręcać bazę do naszego stelaża. Jak to waży prawie tyle, co moja Ania. Słuchajcie, ta cała baza. I ona jest bardzo trudna do wyciągnięcia. To nie będzie proste do wykonania. Szczególnie, że to jest naprawdę sztywno schowane, za co szapoba. Całą piankę stąd. Widzowie, robię taki myk. Ja to przewrócę do góry nogami i to po prostu wysunę. Jak normalnie babka z piaskownicy. O, z tym geniuszem. Słuchajcie, to jest na tyle ciężkie, że to tak się zapadło w moim łóżku. O, tak to się zapada. To jest takie ciężkie. O. Także proszę bardzo, baza Camus Direct Drive została przeze mnie rozpakowana i wygląda następująco. Słuchajcie. Jest ona praktycznie niesłyszalna, to w porównaniu do mojego Thrustmastera jest po prostu niezwykłe. Dobra, słuchajcie, rozpakowali, to teraz idziemy to montować. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Już wam objaśniam, co się w tej sytuacji dzieje. Musiałem poszerzyć, spiłować otwory montażowe na kierownicę w moim stelażu, ponieważ dwie z czterech śrubek pasowały, tylko tam, wiecie, był milimetr z jednej i z drugiej za wąsko. Dlatego postanowiłem no nie wiercić, tylko wykorzystać to, co już miałem, tylko lekko je poszerzyć. Wykorzystałem do tego pilnik oraz moją wiertarkę i tam wiertło, nie, rozwiercające. No i oprócz tego musiałem jeszcze dowiercić dwie dziurki z przodu, co w sumie się nawet udało. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest.
Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. Słuchajcie, są tu opiłki metalu z stelaża. Jak się ich pozbyć? Już wam pokazuję. Mamy tutaj button plate od kierownicy Camus. Obracamy go i on ma magnetyczne łopatki. Bierzemy jeden magnes neodymowy. Bierzemy do tego ręcznik papierowy. Zostawiamy tutaj ten magnes w środku. Dociskamy go palcem. Teraz mając magnes tutaj, zbieramy opiłki. Proszę bardzo. I podłoga wysprzątana. Sytuacji po prostu przesuwam manipulatory nożne troszeczkę do tyłu, bo zależało mi na tym, żeby podczas siedzenia mieć bardziej wyprostowane nogi, żebym nie haczył kolanami o koło, które będzie się obracać, bo koła nie mam dość wysoko, także musiałem po prostu przesunąć się do tyłu. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat and make mistakes real fast. No i dobra, teraz przejdźmy do zamocowania koła kierownicy na button plate. W sumie jedno złożenia całego zestawu. Mamy do dyspozycji oczywiście quick release, button box i ten dykielek taki. Quick release ma w sobie taki kabelek, który należy przypiąć do tego button boxa, no bo tam się znajdują te, wiecie, pola styku, które później przekazują nam te całe dane elektroniczne z guzików button plate'a do naszej bazy, dzięki czemu baza wie, co kliknęliśmy, wiadomo, no, nie muszę objaśniać, jak to działa. No oprócz tego jeszcze, że na bazie mam guziki, co jest koksem totalnym, nie? No i tutaj trudno było dość mi upchać ten kabelek, bo się tam tak zawinął, ale jakoś palcem się udało. Koło kierownicy dość duże, 350 bodajże milimetrów.
i do tego montujemy dykielek na jego górze. I tutaj przykręcam kierownicę, ale tam też troszeczkę problemu było, bo chodzi o to, że te wszystkie śruby, które tam są, one są no ciasne, co w sumie jest zarąbiste akurat ze względu na to, że ona później będzie stabilna podczas używania, no ale po prostu trudno było mi je włożyć do środka, także ja sobie poradziłem tutaj na kolanie, wiecie, poza kamerą, no a wy tego nie widzicie. No i słuchajcie, film Italo Comedia, montujemy koło na bazę Direct Drive, wszystko się udało, udało się wywiercić, wszystko zamocować pięknie, uruchamiamy ją. Na dzisiaj to by było wszystko, jeżeli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeśli chodzi o testy w grach i porównanie do mojej poprzedniej kierownicy, będziemy mieli to w kolejnym odcinku, tak, bo będziemy mieli jeszcze tak jakby drugą część, którą wam pokażę. Trzymajcie się i do następnego razu, cześć!